Chciałem powiedzieć przy tej okazji, że jak już siedzimy razem, to trochę uzupełnię może informacje na mój temat. Otóż jakiś czas temu postanowiłem głównie występować publicznie z ludźmi, tylko i wyłącznie, ponieważ uznałem, że w takim wymiarze społecznym muzyka przenosi najwięcej emocji i treści i to buduje różne sytuacje, no ale też gdzieś postanowiłem sobie, że jeżeli ktoś mnie zaprosi, no to przyjadę, więc dziękuję za zaproszenie, jestem. I tak się na bieżąco zastanawiam, co mam zaśpiewać cały czas. Piosenka, która powstała w zeszłym roku, nigdy jeszcze jej nie wykonywałem z nikim publicznie. Ona trochę miała związek z tym, że w miejscowości, obok której mieszkam, wycinano drzewa. Chciano wyciąć drzewa. Ludzie się zbuntowali i nie wycięto. Co ma takie plusy, że drzewa zostały, a do tego jeszcze ludzie pokazali, że potrafią się wspólnie dogadać i zadbać o swój świat. Kiedy wreszcie przyjdzie ten czas, że ludzie usłyszą bicie swych serc i zobaczą, że drzewa są jak oni, choć drzewo donikąd nie goni. Kiedy wreszcie odkryjesz, że ty to ty, a nie twoje pragnienia, i zobaczysz, że ludzie są jak dzieci, choć dziecko w swej naiwności za balonem leci. Usiadł na płocie lecący ptak, skoczył na niego polujący kot. Kiedy wreszcie odkryjesz to, że nie tylko od ciebie zależy twój los, od drzewa, od dziecka, które w sobie masz, od wiatru i od ptaka, choćby od drzewa, od dziecka, które w sobie masz, od wiatru i od ptaka, od drzewa, ucz się stać. Od dziecka ucz się śmiać, od wiatru ucz się wzniosłości, od ptaka ucz się wolności. Thank you.
Dziękuję bardzo.